Sytuacja dzieje się w Zabrzu, w szkole. Pani się zwraca do uczniów, do chłopców. Chłopcy, wy jesteście tacy sportowcy. Proszę bardzo, Franek, za kim ty kibicujesz? No ja, proszę pani, kibicuję za Górnikiem Zabrze. Bardzo ładnie. Za kim ty kibicujesz, Józek? Ja za Górnikiem Zabrze, proszę pani. Super. Ty, Artur, za kim kibicujesz? Za Górnikiem Zabrze, proszę pani. Bardzo ładnie. Maćku, a ty za kim kibicujesz? Ja kibicuję za Ruchem Chorzów. O, już taki pomruk w klasie. Już wszyscy wiedzą, że Maciek długo nie pożyje. Już nawet pani pedagog, już jeszcze spodenerwowano go. No jak to, Maćku? Jak to? A on co jak to? No jak to za Ruchem Chorzów? Co ty nie słyszałeś? Cała klasa kibicuje za Górnikiem Zabrze, a ty za Ruchem Chorzów? Wszyscy idą w lewo, a ty musisz iść w prawo? Ty musisz być inny? A on go dole, proszę pani, hola hola. U mnie jest taka tradycja. U mnie mama kibicuje za Ruchem, ojciec, siostra, brat. A pani mówi tak? A jak twoja mama będzie pijaczką, ojciec będzie alkoholikiem, siostra będzie ladacznicą, a brat będzie złodziejem, to ty też będziesz kibicował za Ruchem Chorzów, tak? A on go do, o nie, 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 nie. To wtedy będę kibicował za Górnikiem Zabrze. Są kobiety, słuchajcie, ja się odważę to gadać o takich kobietach, bo wiem, że wyście są tu wszystkie w porządku. Ja gadam o tych patologiach. Słuchajcie, są kobiety, co na każdy widzę w stanie zepsuć. Był taki klasyczny dowcip, jak to kobieta umie przekształcić każdy kawał, jak jeszcze było w Polsce Studio 2 w soboty. Oglądaliście? I oni... Bo ja chodził do roboty. No co się śmiejecie? Ja robię na kopalni czynnościelot, że należą do Solidarności, że walczą o wolne soboty. A ile moje wywalczyli, to się pierwszy pisał do roboty. Żeby z głodu nie zdechnąć, no. Ale Rożek miał na dzień i patrza się na Studio 2. I tam taki Irlandczyk opowiadał anegdota. Jak to kobieta, ciotka Krista, potrafi przekształcić każdy dowcip. Poszła ciotka Krista do fryzera, siadła na fotelu, ta co ją szciła, taka showmanka była. Ona nie bardzo dobrze szciła. Te kobiety trochę na mieście straszyły, jak wołaziły od niej, ale ona go dała wice, to ona miała zawsze klientki, nie? A Krista, no siedziała i szpicowała, co ta goda, nie? A ona go do, proszę panią, czy pani wie, pani Krystyno, jak się łapie strusia w Australii? A ta mówi, no nie wiem. Więc proszę panią, bierze się, żeby złapać strusia w Australii. Bierze się faceta, goli się go całkowicie na łyso. Zakopuje się go w piasku na pustyni tak, żeby mu tylko na łysa pała wystawała. Ręce z boku tak lekko przysypane, żeby ich nie było widać. Idzie struś, nie? Patrzy jajco, nie? Siada na to jajco, a ten cap już go chycił, nie? Proste? Proste. Ale nie do ciotki Kristy. Ciotka Krista poleciała do domu, żeby się mężowi popisać, go do, kochanie, bo ty tak, ty w ogóle nic nie wiesz. Ja ci teraz powiem, jak się łapie strusie w Australii. Chcesz? No godej. Słuchaj, żeby złapać strusia w Australii, bierze się faceta, goli się go całkowicie na łyso, wiesz? Zakopuje się go w piasku na pustyni, tak, żeby mu tylko jajka wystawały, wiesz? Ty, ręce z boku, wiesz, przysypane, idzie struś, nie? Patrzy, jajka, nie? Siada, a ten cap już go chycił, widzisz? Tylko wiesz co? Do końca nie wiem, czemu ten facet musiał być ogolony na łyso. Słuchajcie, was się ani nie zapytał, bo wiem, że wyście są normalnie w porządku. Ale my byli w Niemcach, nie? W Monachium, słuchajcie, w Monachium, Polonia, większość Ślązoków. Ja się pytam, wiecie to, co są familoki? Cisza. Jedna się odezwała. Tak, ja wiem. Ja mówię, a pani mieszkała w familoku? Nie, obok. Ona mieszkała obok. Ona mieszkała w drugim familoku. I no ona swojego nigdy nie widziała. Bo ona miała okno otwarte, ona nie wiedziała, jak się sąsiady męczą, nie? No ale familok, wiadomo, nie? No po prostu, co by za 3 godziny tłumaczył? Woda na sieni, hazie na dworze. A propos tej toalety na dworze, to za komuny było bardzo niebezpieczne. Się pytam, a proszę panią, z czym pani chodziła do tej toalety? Z czym? A ona mówi, z papierem toaletowym. Ja mówię, no ale pani szpanuje, chyba w święta. Z gazetą się chodziło. Daj tam papier toaletowy. Z gazetą, a ona się nie przyznał. A ona miała taką rolę w swojej rodzinie, ona od rana musiała gnieść. Się przyznał? Słuchajcie, ja mam za rok 50 lat, a ja pamiętam, że chodził z gazetą. Czemu to było niebezpieczne? Bo nasz dzielnicowy to był normalnie esbek. On czekał nie jak już szło, jak grzech wracał. Patrzą do gazety, czy tam jeszcze zdjęcie Edwarda Gierka pozostało wśród. A ja cwaniak dwie gazety żebrał zawsze, nie? Jedne zdjęcie mi zostało. Na familokach było fajnie, dzieci się razem bawiły.
cudzo kobieta cudzemu dziecku mogła dać pysk, że on się nie obraził. Drzwi otwarte, nie było co ukraść. No coście mieli. Okrągły stół, heklowany serwet i garnitura na ścianie, nie? Wilki, czerwony kapturek. To było najcenniejsze. I nie śmiejcie się, bo ja tego nie lubią. Nie lubią, że jak muszą łazić z tym do szpanowania. Że krzą z miską, a nazwą z taką rurą. No. Ale o familokach mogę dać, słuchajcie. Na familokach zawsze była piekarnia. To jest stary dowcip, powtarzam, ale muszę wam dać przykład. Była piekarnia, w piekarni sprzedawała Marika, wszyscy ją znali. I przyszedł Antek. Patrzy w ten szafis, a tam kołocze, roztomań te kołoczki, ciastka. Patrzy go do, ty Marika, ty demij no kącek tego kołocza ze syrem, ja? Demij ze syrem, ja, ze syrem. A Marika miała taka kinderstube, wiecie, elegancko, serwetka. Wzięła ten kawałek ciasta ze syrem. Proszę Antku, podała mu to pięknie. On to wziął, to już ta serwetka olał, nie? To już samolocik, już leciała na ziemię, nie? Ręce nie wiadomo co naprawił. Całe z oleju, Bruno. Ten syr już był cały brązowy dookoła. Ręce miał takie jak imadło, że jak przycisnął, ta posypka się już sypała na zolę. Już mu się szewiki lepiły. Wsadził to do gęby, do połowy przygryzł i naraz otwarł ten pysk, to ja się rozmyślał. Coś potwornego, słuchajcie. Ta Marika go do Antek, ty świntuchy, jakiś ty jest obrzydliwy, jak ty możesz mi to robić? Nie, ja się rozmyślał, Bierto, ja się teraz przypomniał, że ja chcę smaki. Ja lubię smaki, daj mi smaki. Daj mi smaki. Ona go do, jak daj mi smaki? A co zrobiła ten ze syry? Patrz, coś z niego zrobił, z tego kątka. No Bierto, żaden nie widział, komuś to jeszcze wciśniesz, daj mi. Daj mi smaki, a bierz ten ze syry. To ta wzięła, dała mu ten smaki, on to zjadł, idzie do domu, już w drzwiach, a ona, kaj idziesz, Antek? Jak kaj? Do domu. No ale jak do domu, przecież mi za ten kącek tego kołocza z makiem nie zapłacił? Bo do tymie Marika w konia nie rób. Bo ci za ten z makiem do tym ze syrem, tak? Ona go do Antuś! Tyś mi za tym ze syrem też nie zapłacił. On go dalej, ja go nie zjadł, on tam leży, tak? Wiecie, czy wszystko w życiu należy nazywać po imieniu? Ja albo nie? Jeszcze raz zapytam. Czy wszystko w życiu należy nazywać po imieniu? Ja albo nie? Ja? Ja? Ja. Ja wiedział, że tak będzie. Ja wiedział. Patrzcie, taka kobieta leci do autobusu. Ten autobus stoi, on już ma prawie odjechać. A ona z tymi siatami musi zdążyć. I sam w ozimku też tako jest. Teraz się nie przyzna, co tak loto. Ona drałuje do tego autobusa, chlasł, otwiera te drzwi, włazi do środka, autobus ruszył. Ona leci do zadku i dup takim chłopu na kolana siadła. Ten chłop tak na nią patrzy, tak patrzy. Pado, no wie pani co? No wie pani co? A ona, no co? Chciałam zdążyć, póki jeszcze stał. Wszystkiego po imieniu nie trzeba nazywać. No. Póki co ja wam powiem, w domu, w doma, w ozimku, fajno teściowo, ręka do góry. Jest jeden fanatyk. No. Ale ja ci powiem, wiesz, ja też jest drugi, wiesz, bo ja też mam fajno teściowo. Nie wiem, jak teraz wrócisz do domu, co ci powie teściowo, chłopie, wiesz? Teściu, ja, tak... Ja ci powiem tak, ja nie wiem, co mi powie moja teściowo, ale nie wiem, jakbyś ty tak przyszedł do swojej kobiety do domu i powiedział, to jest Jolka, a to jest Bożyna. Jerunie, no. To się wszystko może zdarzyć. A słuchaj. Ona by się tak wejrzała na ciebie, bym tak powiedziała, Geno, a tyś teraz wróć do domu? Ja. A ty, ja? No to z kim ja tu kurde leża? Jeruna, brawa dla Mirka. Słuchajcie. No wiecie jak to jest, niekiedy zbierają apcy bildry, biksy od piwa, bo tam bele co zbierają, a on zbiera zdjęcia teściowych od swoich kumpli. Słuchajcie, pośla mu również moi, ale tak naprawdę patrząc na to, co by my bez tych teściowych robili, nie? Kajby te wnuki jeździły, Jeronie, tu widzę z balonikami też sympatyczni młodzi ludzie. Kochani państwo, a propos żony, bo on mi tak o tej żonie godo, nie? No to ostatnio mi żona godo, że ją chrapia, ją godo, no to idź no do lekarza i spytaj się, no to poszła i go do, panie doktorze, mój mąż w nocy chrapie, co ja mam zrobić?
A doktor padł, dej mu pani coś w dzień powiedzieć. No, bez to tak. Jo, wiecie jak to jest. I oczy mia pysk, żona kasa. Witam gorąco o zimek. Jako tu jest atmosfera. Jak tu jest pięknie. Nie, że wam słodza. Zaraz wam powiem, co mi się w ozimku nie podobało. No co się pani śmieje? Pogrzeby mi się nie podobają, no ludzie, no. Kobieta idzie za trumną i się śmieje. I on, kto ci umarł? Ona go do mój stary, ha, ha, ha. Ja go to pani powinna płakać. A ona go do miś, daj mi spokój. Pierwszy raz ze starym idę na spacer i się nie wadzymy. Wiesz. Ja go do... Ale chodzi mi o to... Patrz jak mają. Wszyscy wykonawcy wychodzą. I dla szanownych jubilatów piosenka. A co ja mam zrobić? Jak zrobił coś dobrego do muzyki, nie śpiewą. To nie jest takie proste. A tu piękny, i ja chciałbym, ja go dom Elliot, 20 lat, jaki to jest jubileusz. A wiecie, czemu to jest piękny jubileusz? Bo ja miał niedawno 25 lat. Tyś jubileusz. Ale nie był tak piękny. A co żeś mi kupił? Ja go dom, a co byś, kochanie, chciała? Ja by chciała... Coś srebrnego, co w 3 sekundy przyspieszą do setki. Jogodom, kupiłem ci. Stoi w garażu. Jogodom, nie, w kuchni na byfyju, bo jest to waga kuchenna. No. Już nie idzie, nie idzie się. I trochę, że miał wam powiem, stracha o zimek, sam do wozu jechać, wiesz, bo zawsze mam przygoda, jak jadę na Opolskę. A jeszcze zawadzkę się miło, fajnie, po tym tam, wiesz, se wleza na gołębę pooglądać tam, bo... księdza. Wiecie, którego, nie wiem. I potem przyjeżdżą na ozimek. I co wjeżdżą na ozimek? Godom, patrz, zaś odpust. No, hop z lizokiem. Ale to nie był ministrant? Ja godom, co? Szybko jechałem. A on godom, nie, za nisko pan leciał. I do mnie, prawo jazdy. Ja godom, a oddaliście mi? No to ten drugi wyłazi ci z tego radiowozu i mi godom, pan pił. Ja go do mnie nie pił. Godo, pan pił. Ja, no nie piłem. Godo, panie miś, pan ma szczęście, że my z komendy zapomnieli alkomatu. Ja, jak wyście są takie szczere, to ja wam powiem, to ja pił. A oni, a co pan pił? A ja go dom, a bimber. To ten drugi podlatuje go do, panie miś, a jak się to robi? Ja go dom, hopie prosto, patrz, przyjdzie z do dom. Siednie się koło żeleźnioka i robisz tak. 10 dekodroży, pół kilo cukru, zalewasz wrzątkiem. Zawiązujesz go ręcznikiem. Następuje fermentacja i jest pięknie. A ten pierwszy się pytał, chwila, chwila, godo, a po co mi go ręcznikiem wiązać? I on by ci dekla nie wysadziło. Ty i ten policy zrozumiesz, przyłazi do domu, siadą, godo do swojej, filuj w żeleźnioku. Nafilowała 200 stopni, było... Godo, drożdże, cukier, wrzątek, ręcznik. Godo, a na co ci ręcznik? Godo, kochanie, muszę zawiązać głowę, bo nastąpi fermentacja, albo ja się by mi dekla nie wysadziło. Ty i kobieta mu to zrobiła, wiesz, poszła do drugiej izby, oglądał kolejny odcinek serialu Jak miłość. Nagle słyszy takie, łudu, rycy z tej izby. Co, dekel? A on go do niej spodek. Nie, także. Jubileusze można, wiecie, w różnych kategoriach różnie przechodzić, kochani moi. To nie jest, wiesz, to nie jest takie wszystko proste. Ta też przyleciała do mnie, no, kobieta, co ją pokochał jako pierwszy w swoim życiu. No, pani się zastanawia, kto? Powiem pani. Mama mojej żony. I gorąco pozdrawiam wszystkie teściowe w Ozimku i powiem wam, że teściowe to są kochane kobiety. Dobrze, Godum? No wejrzyjcie się na mnie. Tydzień do Wilii był. Moja teściowa jak John Travolta na dwóch kolanach. Do izby. Godo, zięciu, wy też w radioku, w TV już ten gyszek pod tym kryzmą wam muszę pożyć. On teściowo, a coście mi to kupili? Zięciu, ja wam kupiła amerykański szampon do włosów. Dwa w jednym, wash and go. To chce zrobił, wash, a włosy go, pierunie, no. Też Rostomili, wyobraźcie się taką sytuację. Sytuacja jest adekwatna do tego, co się działo w kwietniu, że kwiecień plecień, tu przeplata, trochę zimy, trochę lata. Ten śnieg nie chciał odpuścić, ale przeniesiemy się na biegun.
Tak, biegun, tamka jest zimno, tamka i misie polarne się łażą. I tako mama miś polarny idzie się synem misiem polarnym. I ten syn się tak tupto i go do mamo, mamo, przepraszam cię mamo, a czy jo jest miś taki brunatny? Nie, tyś jest miś polarny. Idą za chwila, ta śnieżyca minus 60 wieje. Mamo, mamo, a może jo jest miś koala? Nie, synek, tyś jest miś polarny. Idą dalej, czas miją. Mamo, 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 a może jo jest grizzly? Miś grizzly. Nie, synek, godum ci, tyś jest miś polarny. Idą i on się tak siedną i tak się ten synek szkrobie godą. Jeruna, jo jest ten miś polarny, to czemu mnie tak zimno?